Krzyż jest symbolem tak powszechnym, że jego widok nikogo nie dziwi, nie przeraża ani nie szokuje. Wisi w szkole, urzędzie, na złotym łańcuszku znajomej. Stoi w przydrożnej kapliczce, na Giewoncie, przy niezliczonych kościołach i cmentarzach. Został uwieczniony tysiące razy na obrazach wielkich mistrzów malarstwa. Dwie belki ze skatowanym ciałem są pokazywane nawet kilkuletnim dzieciom. Na mapie Polski istnieje jednak miejsce, gdzie pierwotne znaczenie krzyża odżyło z całą jego brutalnością i sadyzmem. Jeden z reportaży o wstrząsającej zbrodni w Starej Słupi zaczyna się od słów: kto tego nie widział, niczego nie widział. Naprawdę trudno o trafniejszy komentarz do tej sprawy. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Stara Słupia to wieś leżąca pomiędzy Kielcami a Ostrowcem Świętokrzyskim. Długie pasy pól uprawnych ścielą się w pobliżu zalesionego pasma gór świętokrzyskich, czyli Łysogóry. Na szczycie, nazywanym potocznie Świętym Krzyżem, od lat 60. stoi wysoki nadajnik radiowo-telewizyjny, widoczny z odległości wielu kilometrów. Sama miejscowość jest na tyle duża, że jej poszczególne części zyskały tradycyjne nazwy. Jednym z ważniejszych obszarów są hektary, które powstały z podziału dawnego dworu. Od reszty wsi odgradza je potok Słupianka z przerzuconą kładką. W 1983 roku, kiedy Starą Słupią wstrząsnęła tragedia, w hektarach wzdłuż wysypanej żużlem drogi stało zaledwie kilka gospodarstw. Ostatnie domostwo, w odróżnieniu od pozostałych, znajdowało się nie na wzniesieniu, ale w dolince. Mieszkała w nim rodzina Sucheckich. Jedna z zagród na wzgórzu należała natomiast do państwa Słomków. W innej części Starej Słupi, ale niedaleko hektarów, pod lasem, mieszkała familia Salwerowiczów. Ponad 70-letni Stanisław, jego żona Helena, syn Henryk z żoną i ich dzieci. Po podwórku gonił czarny, kudłaty kundelek. Senior Stanisław, zwany Sabaskiem, był we wsi ważną postacią. Jako najstarszy członek Ochotniczej Straży Pożarnej szczycił się zasługami dla pożarnictwa, czego dowodem były liczne odznaki i ordery. Potrafił wiele załatwić w kółkach rolniczych, choć podobno charakter miał dość konfliktowy. Uwielbiał wnuki i chętnie się nimi zajmował. Pomagał też synowi, który zwracał się do niego czule: dziadziusiu kochany. Stanisław natomiast z wrogością wyrażał się o postawionym na wzgórzu przekaźniku. Wierzył, że emitowane fale niszczą uprawy, zabijają zwierzęta, skłócają ludzi i powodują choroby. Kilka lat przed szokującymi wydarzeniami Salwerowicz uznał, że ma dość życia w ścisku w jednej chałupie i razem z synem rozpoczął budowę nowego, murowanego domu po drugiej stronie drogi. Powoli rosły więc ściany z pustaków, powstawała podłoga i dach. W 1983 roku Henryk Salwerowicz pomieszkiwał już z rodziną na swoim, ale wciąż pozostawało mnóstwo rzeczy do zrobienia. W styczniu mężczyzna postanowił, że czas zlecić wykonanie 4 drzwi do piwnicy. Solidne deski z modrzewia od dawna czekały w stodole, więc z materiałem nie było problemu. Wydawało się, że z wykonawcą również, ponieważ we wspomnianych hektarach mieszkał stolarz Mieczysław Słomka. Kiedy fachowiec wymierzył otwory, Sabasek z synem zawieźli mu wysuszone drewno. W marcu Słomka potwierdził, że drzwi będą do odebrania w maju. Jednak mijały dni, a prace w warsztacie stolarza nie posuwały się naprzód. Mieczysław mimo wszystko zapewniał, że modrzewiowe skrzydła będą gotowe w ustalonym terminie. Mężczyźni umówili się na spotkanie we czwartek 19 maja 1983 roku. Sabasek miał przyjść na hektary i na własne oczy przekonać się, że kolejnego dnia może przyjechać po odbiór zamówionych drzwi. Wspomniany stolarz Mieczysław Słomka był synem Anny i Władysława. Małżeństwo Słomków doczekało się 4 synów.
ale niestety dwaj najstarsi zmarli jako dzieci. W domu pozostał tylko Miecio i jego młodszy o rok brat Jan. Rodzina posiadała 10 hektarów ziemi uprawnej, pół hektara łąk, liczne zwierzęta i ule. Niestety z sąsiadami żyła w nieustannym zatargu. Jednym z najważniejszych powodów kłótni była droga, która biegła przez hektary. Powtarzające się awantury fatalnie wpływały na zdrowie Władysława. Rolnik skarżył się na bóle w klatce piersiowej, doznawał ataków serca, aż w końcu zmarł. Został pochowany w 1962 roku. To, że na gospodarce przy matce zostanie starszy syn, było jasne niemal od samego początku. Miecio jako mały chłopiec przez uderzenie w oko stracił w nim wzrok. Niepełnosprawność sprawiła, że kiedy Jan kształcił się na stolarza u fachowca, Mietek tego samego zawodu musiał się uczyć samodzielnie w domu. Nie został też, w przeciwieństwie do młodszego brata, zakwalifikowany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Kiedy Jan spełniał obywatelski obowiązek, owdowiała Anna razem z Mieczysławem zajmowali się uprawą roli i doglądaniem zwierząt. Niestety nie cieszyli się we wsi dobrą opinią. Nawet stara matka potrafiła pluć i wygrażać w stronę sąsiadów. Niedługo po pogrzebie jej męża Mieczysław wdał się w bójkę z rodziną kopaczów. Pobici sąsiedzi odpłacili się nie tylko agresywnemu mężczyźnie, ale zaatakowali także Annę. Kobieta została uderzona sztychówką w głowę, aż polała się krew. Zarówno Marian Kopacz, jak i Mieczysław Słomka zostali osądzeni i ukarani. Ale z tą różnicą, że Kopacz pozostał na wsi, a Słomka trafił do więzienia na niecały rok. Jak się pewnie domyślacie, to był bardzo ciężki czas dla wdowy. Została ona całkiem sama na sporym gospodarstwie. Odsiadka zmieniła skazanego. Po opuszczeniu celi Mietek stał się wycofany i stronił od towarzystwa. Sytuację pogarszał ciągle żywy konflikt z sąsiadami. Słomka blokował drogę, a w odwecie zniszczono mu płot, uprawy malin, stłuczono szyby w oknach, a nawet otruto 24 roje pszczół. Mieczysław zaczął wówczas przesiadywać w domu. Został odludkiem, chociaż miał niewiele ponad 20 lat. W 1963 roku Jan Słomka wyszedł z wojska, a po 6 miesiącach wyjechał za pracą na wybrzeże, gdzie znalazł dziewczynę i się ożenił. Nie wrócił już na gospodarstwo do Starej Słupi. 28-letni Mieczysław też w końcu spotkał kobietę swojego życia. Ślub starszego z braci z 20-letnią Zofią Krawcową z sąsiedniej miejscowości odbył się w 1970 roku. Dziewczyna urodziła się w ubogiej rodzinie, dlatego cieszyła się, że wychodzi za stolarza, który ma do dyspozycji całkiem duże gospodarstwo. Pierwsze lata małżeństwa układały się dobrze, a na świecie pojawiały się kolejne dzieci – Marek, Bożenka, Robert i Małgosia. Niestety, kiedy najmłodsza córka miała około roku, Mieczysław Słomka zaczął się skarżyć na bóle brzucha, głowy i klatki piersiowej. Stolarz jeździł na konsultacje do lekarzy w Nowej Słupi i Starachowicach, jednak nigdy nie zdradził bliskim diagnozy. Zażywał przepisane lekarstwa, ale mimo tego jego stan się nie poprawiał. Wkrótce Słomka zaczął bić żonę i dzieci, a czasem nawet starą matkę. Maltretowana rodzina długo znosiła bolesne upokorzenia. Na polskiej wsi tamtego okresu agresywny mąż nikogo raczej nie dziwił. Słomka wychodził z domu tylko nocą, a swoim bliskim zakazał rozmów z innymi ludźmi. Wykrzykiwał też do sąsiadów z naprzeciwka, że czyhają na jego życie. Jednak to też nie wzbudziło podejrzeń Zofii co do stanu psychiki Mieczysława. Widziała, że nie tylko jej mąż, ale i teściowa ma wieloletnie zatargi z miejscowymi. O tym, że mężczyzna może być chory, pierwszy raz pomyślała po jego nieszczęśliwym wypadku przy maszynie stolarskiej. Drzazga heblowanego drewna odprysnęła w taki sposób, że trafiła w i tak uszkodzone oko. Okazało się, że trzeba je usunąć.
Operacja i pobyt w szpitalu sprawiły, że Mieczysław stał się jeszcze bardziej agresywny i lękliwy. Porozkładał w gospodarstwie siekiery, które miały mu służyć do obrony przed złymi ludźmi. Jedna leżała w domu pod szafą, druga w stodole, a trzecia na podwórku. W końcu z psychiką stolarza było do tego stopnia źle, że w 1977 roku nie wyszedł do pracy w polu. Utrzymywał, że z nieba spada trucizna, a latające nad głowami samoloty emitują szkodliwe promieniowanie. Na początku sezonu jego matka musiała błagać traktorzystów o pomoc. Mieczysław przestał też kosić łąkę, więc trawa marnowała się zamiast służyć zwierzętom. Jego szaleństwo postępowało w zawrotnym tempie. Lekarzowi z Nowej Słupi nie pozwolił zaszczepić swoich dzieci w obawie przed śmiercionośną zawartością strzykawki. Odgrodził się od świata metalową bramą, która przypominała więzienne wrota, a z boku postawił furtkę z wizjerem. Studnię, z której do tej pory Słomkowie czerpali wodę, szczelnie obił blachą, po czym zamknął ją na trzy zamki. Od tej pory Zofia musiała chodzić z wiadrami do oddalonego o 300 metrów potoku, niezależnie od pogody i pory roku. W listopadzie 1977 roku doszło do kolejnej potężnej awantury z kopaczem. Mieczysław odciął sąsiadowi prąd na słupie, poszczuł go psem i uderzył w głowę kamieniem, za co w maju następnego roku został skazany na ponad 1,5 roku więzienia i 25 godzin prac społecznych. Z jakiegoś powodu kara nie została wyegzekwowana. Na sali sądowej w Ostrowcu Świętokrzyskim stolarz zachowywał się zupełnie normalnie. Niestety do normalności w domu Słomków było jednak coraz dalej i dalej. Agresywny mężczyzna zawsze wyżywał się na bliskich w mieszkaniu lub na podwórku, nigdy na ulicy. Sąsiedzi musieli się jednak domyślać, że za bramą swoistej warowni rozgrywają się dantejskie sceny. Z gospodarstwa nieustannie dochodziły głosy rozwścieczonego Mietka i bitej, przerażonej rodziny. Nigdy jednak nie reagował. Kiedyś mieszkająca obok Krystyna dostrzegła, że Słomka uderza swoją żonę widłami. Kobieta krzyczała, że mąż chce ją zabić. Sąsiadka w żaden sposób nie zareagowała. Po prostu wróciła do domu. Zofia nie skarżyła się nikomu. Przed teściową było jej wstyd, a z innymi ludźmi mąż i tak zakazał jej rozmawiać. Za wszelką cenę starała się utrzymać dom, chociaż bieda doskwierała coraz bardziej. Jako krawcowa wykonywała prace chałupnicze, ale pensja była niestety zbyt niska na potrzeby wielodzietnej rodziny. Zdarzało się, że musiała brać pieniądze od ubogiej matki, bo brakowało na chleb. Słomka nie przejmował się tragiczną sytuacją finansową i w żaden sposób nie dokładał się do domowego budżetu. Kiedy nadszedł dzień komunii najstarszego syna, Mieczysław dotkliwie pobił chłopca i zdarł z niego koszulę. W obronie brata stanęła jego siostra, która też oberwała od ojca. Zofia próbowała chronić dzieci przed rozwścieczonym mężem, ale ten rzucił się na nią z pięściami. Kobieta pobiegła na posterunek MO i opowiedziała funkcjonariuszom o horrorze, który przeżywa. Dopiero po kilku dniach milicjanci zjawili się pod metalową bramą Słomków. Jednak ich wizyta zdała się na nic, bo Mieczysław udał nieobecnego i nikogo nie wpuścił do środka. Milicjanci z Nowej Słupi namawiali Zofię do złożenia zeznań przeciwko domowemu tyranowi. Jednak ona była zbyt zastraszona, żeby odważyć się na taki krok. W końcu jednak funkcjonariuszom udało się dostać na posesję Słomków i poprowadzić kobietę na komisariat. Jeśli coś się potem zmieniło, to tylko na gorsze. Mieczysław stwierdził, że ma w domu szpicla, a poziom jego agresji tylko się nasilił. Któregoś dnia omal nie dopadł siekierą znienawidzonego sąsiada. W połowie 79 roku Słomka zaczął nosić przy sobie nóż i ciągle narzekał na promieniowanie, które kontroluje jego myśli. Choć pracy na gospodarstwie było mnóstwo, w dzień spał, trzymając głowę pod poduszką, a nocą dłubał w stolarni i spacerował.
Zofia była coraz bardziej przerażona zachowaniem męża i bała się o swoje życie. Urojenia zastąpiły mu rzeczywistość. Po kolei zażynał swoje króliki, bo wydawało mu się, że zostały zatrute spadającymi z nieba antybiotykami. Kiedy skończył z królikami, to samo zrobił ze świniami. Zamordowane zwierzęta zakopywał nocą w polu. W grudniu 79 roku doszło do tego, że Mieczysław zabronił rodzinie używać elektryczności. Twierdził, że radio, telewizor, a nawet żarówki emitują szkodliwe fale. Jakby tego było mało, zakazał też palenia w piecu, który ogrzewał dom. Do wnętrz wdarł się przeraźliwy ziąb. Dzieci spały nie tylko w zimowych płaszczach, ale i w butach. Słomka nawet ogień postrzegał jako śmiertelne zagrożenie. Dlatego Zofia nie mogła ugotować niczego do jedzenia. Wydaje się, że w kobiecie w końcu coś pękło dzięki dzieciom, które zaczęły ją błagać o ucieczkę z tego koszmarnego domu. 18 grudnia 79 roku Zofia udała się do wspomnianego już doktora w Nowej Słupi. Lekarz od razu wypisał dla jej męża skierowanie do poradni zdrowia psychicznego w Starachowicach. Placówka wysłała do domu Mieczysława karetkę i zabrała go do wojewódzkiego specjalistycznego szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Morawicy. Lekarka, która zajęła się nowym pacjentem, poradziła kobiecie jak najszybciej wyprowadzkę z domu. Tak też się stało. Następnego dnia na podwórku Słomków pojawiła się matka Zofii, żeby przewieźć córkę i wnuki do swojego domu. Rozwścieczona teściowa nie pozwoliła załadować na wóz niczego poza niezbędnymi drobiazgami. Krzyczała na synową, że zdradziła męża. Nawet kilka lat później, już po strasznej tragedii, twierdziła, że Mietek był zupełnie zdrowy i dopiero pobyt w szpitalu pomieszał mu w głowie. O chorobę psychiczną obwiniała jego żonę, choć przecież latami sama znosiła gehennę, którą fundował jej syn. Jeszcze w 1979 roku żona Słomki złożyła pozew o rozwód. W rodzinnym domu było niestety tak ciasno, że postanowiła wyprowadzić się z dziećmi do opuszczonego budynku. Stara chałupa znajdowała się w opłakanym stanie, ale choć pomoc społeczna proponowała Zofii kwaterę w sąsiedniej miejscowości, kobieta nie zdecydowała się na kolejne przenosiny. Była zbyt przerażona, że Mieczysław dowie się o wszystkim i po nią przyjedzie. W międzyczasie starała się o mieszkanie i pracę w oddalonym o 25 km Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzięki wstawiennictwu wiceprezydenta miasta Zofia dostała etat w stołówce PKS. Tam poznała przyszłego partnera Henryka. Po ponad roku życia w zawilgoconej, zimnej Ruderze przeprowadziła się i zamieszkała z nowym mężczyzną. Nadal było bardzo biednie, ale już bez strachu o pobicie na śmierć lub zarąbanie siekierą. Para niestety nie mogła się pobrać, ponieważ rozprawa rozwodowa ciągnęła się latami. Tymczasem w szpitalu u niewiele ponad 40-letniego Mieczysława Słomki stwierdzono urojenia. Niestety na leczenie w Morawicy czekało wielu chętnych. Placówka nie mogła długo trzymać pacjentów, dlatego mężczyzna wkrótce opuścił jej mury z zaleceniem stałego zażywania leków. Jaki był tego efekt? Nie trudno się domyślić. Po dwóch latach, wiosną 1982 roku, Mieczysław znów trafił na oddział psychiatryczny. Zofia, formalnie wciąż żona Słomki, złożyła wtedy wniosek o ubezwłasnowolnienie mężczyzny. We wrześniu Sąd Wojewódzki w Kielcach przychylił się do jej prośby. Wydawało się jednak, że podleczony Mieczysław ma się dużo lepiej. 25 maja został wypisany do domu w stanie wyraźnej remisji choroby, zachowywał się spokojnie. Niemal 80-letnia Anna wykupiła przepisane lekarstwa, ale syn nie chciał ich zażywać. Tłumaczył, że czuje się po nich źle. Pozostawiony sam sobie mężczyzna znów zaczął pogrążać się w urojeniach. W końcu nadszedł feralny rok 1983.
Jak już wspomniałem, Mieczysław był umówiony ze Stanisławem Salwerowiczem na wykonanie drzwi do nowego domu. Zgodnie z ustaleniami, Stanisław miał pojawić się u stolarza we wtorek 19 maja. Choć 75-letniego mężczyznę bardzo bolała głowa, postanowił dotrzymać słowa. Chciał jeszcze tylko założyć marynarkę wiszącą w drewnianej chacie. Klucz do drzwi trzymała przy sobie Helena, która tego dnia sadziła kapustę. Kobieta nie była zadowolona, że jej mąż wybiera się na hektary. Nie czuł się dobrze, a w dodatku na budowie murarz stawiał piec i mógł potrzebować pomocy. Stanisław zapewniał ją jednak, że fachowiec ma wszystko, czego potrzebuje. Zabrał więc klucz i poszedł do domu. Około 19:00 Stanisław Salwerowicz razem z psem szedł już ścieżką, która biegła przez pole Krystyny Sucheckiej. Mężczyzna ukłonił się pracującej na roli kobiecie, a ta zapytała go, dokąd zmierza. Sabasek odpowiedział, że idzie szukać nowej baby, bo jego jest już stara. Krystyna zaśmiała się z żartu i w podobnym tonie stwierdziła, że Salwerowicz ma rację i trzeba babę zmienić. Po tej krótkiej, wesołej rozmowie mężczyzna pożegnał się i poszedł w stronę Słomki, a kobieta postanowiła wrócić z pola i zająć się pracą na gospodarstwie. Kiedy dotarła do domu, zegar wskazywał dokładnie 19:30. W rozgrzanym sierpniowym powietrzu czuć było zbliżającą się burzę. Nadciągała potężna chmura, a wieczorne niebo zaczęło migotać od błyskawic. Pani Suchecka nie chciała, żeby Słoma, która leżała za stodołą, zmokła od deszczu. Dlatego tuż po 20:00 poszła ją przenieść. Kiedy odwróciła głowę na zachód, w stronę wzgórza, obok którego mieściło się gospodarstwo Słomki, dostrzegła coś dziwnego. W zielonej jeszcze pszenicy Mieczysław stawiał biały krzyż. Kobieta przypominała sobie, że widywała sąsiada przez kilka poprzednich dni, jak schylony robił coś w polu. Była pewna, że w końcu wziął się za uprawę roli i wycinał chwasty. Teraz jednak dotarło do niej, że stolarz zrobił krzyż, który zniszczył część zboża. Na belkach wisiała figura. Nawet z daleka na tle jasnego drewna wyraźnie rysowały się czarne włosy i czarny materiał wokół nagich bioder. Niezwykły był to widok, ale z drugiej strony po szalonym Mietku można się było spodziewać wiele. Krystyna Suchecka przeniosła Słomę do stodoły i wróciła do izby. Jej mąż zjawił się w domu o zmierzchu. Kobieta pokazała mu nowy wybryk sąsiada, który majaczył jeszcze na horyzoncie, ale niewiele już było widać. Małżeństwo położyło się do łóżka. Kto wie, być może w tym samym czasie w innych domach mieszkańcy Starej Słupi oglądali emitowany tego wieczora thriller pod tytułem Wyspa Mew o schizofrenicznym mordercy. Helena Salwerowicz również zauważyła nadciągającą nawałnicę. Denerwowała się, bo było już późno, a jej sabasek wciąż nie wracał. Chciała nawet szukać we wsi męża razem z synem, ale Henryk, zmęczony po całym dniu pracy, był już w łóżku. Kobieta też w końcu zapadła w sen, jednak o drugiej nagle zerwała się z posłania. Wydawało się jej, że Stanisław krzyczy o pomoc. W pierwszym odruchu wyszła z domu, żeby odnaleźć staruszka, ale obleciał ją strach. Okolica nie była bezpieczna. Sabasek już raz został zaatakowany, a jej samej grożono sztyletem. Pamiętała też o sołtysie Zygmuncie, który kilka lat wcześniej w pobliżu kładki nad rzeką Słupianka najpierw został napadnięty, a później zamordowany. Kobieta postanowiła zatem wrócić do środka. Przy drzwiach dostrzegła natomiast kudłatego psa, który towarzyszył Stanisławowi w drodze na hektary. Tego samego wieczora od zachodniej strony zabudowań z pola wróciła też pani Anna. Wyrośnięte żyto zasłaniało krzyż, więc niczego niepokojącego nie zauważyła. W pokoju jak zwykle czekał na nią syn. Od razu powiedział, że niedawno zjawił się u niego Stanisław Salwerowicz, który naśmiewał się z jego niedoli. Relacjonował, że strażak wypominał mu biedę i ucieczkę żony, po czym dwa razy uderzył go kijem. Ale już nigdy nie uderzy, bo wisi na krzyżu. Staruszka zaczęła krzyczeć.
Poderwała się z łóżka, chciała biec za stodołę. Jednak Słomka zagrodził jej drogę i pozwolił patrzeć na pole tylko przez tylną furtkę. Resztę nocy spędzili obok siebie. Ona przy oknie lejąc łzy i obawiając się o własne życie, on chodząc po pokoju i mamrocząc z trzęsącymi się rękami. Tymczasem Helena Salwerowicz, umęczona nocnymi koszmarami, obudziła się o świcie i od razu pobiegła w stronę hektarów szukać męża. W gumiakach szła najpierw drogą, potem przez łąki i kładkę nad strumykiem. Ale Sabaska nigdzie nie było, aż w końcu minęła krzaki malin i dostrzegła krzyż. W krótkich, czarnych spodenkach wisiał na nim człowiek poraniony, umęczony, z twarzą wykrzywioną bólem. To był jej mąż, Stanisław. Porażona widokiem Helena pobiegła z krzykiem do wsi. Zalarmowani ludzie po kolei biegli na wzgórze i nie wierzyli własnym oczom. W ogólnym zamieszaniu nikt nie upilnował wnucząt zamordowanego, które razem z dorosłymi ruszyły na starosłupiańską Golgotę. Później dzieci przez długi czas nie mogły sobie poradzić ze wspomnieniami potwornego widoku. Masywne białe belki złowrogo wyróżniały się na tle góry Święty Krzyż, gdzie stał charakterystyczny, znienawidzony przez Salwerowicza przekaźnik. Nogi mężczyzny były ugięte w kolanach, a stopy przybite osobno do dolnej poprzeczki. Metalowe gwoździe na podkładkach, również te w rękach, nie spowodowały krwawienia. Przybyły razem z milicją lekarz, ten sam, który 3 lata wcześniej skierował Mieczysława do poradni zdrowia psychicznego, z ulgą wywnioskował, że Salwerowicz został do krzyża przybity już po śmierci. Nie krwawił też przebity bok. Czerwienią ociekała za to przechylona na prawe ramię głowa. Widok był tak wstrząsający, że doświadczony lekarz w obawie przed kolejnym zawałem sięgnął po lekarstwa. Niemniej wzburzeni mieszkańcy Starej Słupi wiedzieli, kogo trzeba obwiniać za ten bestialski mord. Milicjanci o 6 rano weszli na podwórko Słomków, aresztowali Mieczysława i przeszukali obejście. Przed stodołą, pod warstwą piasku, wyraźnie rysowały się 2 duże plamy krwi. W środku budynku funkcjonariusze znaleźli ukrytą pod sianem trumnę, w której znajdowała się urna wykonana z desek przyniesionych przez Salwerowicza. Na wieku modrzewiowej skrzyni Słomka umieścił 5 starannie wykonanych, pomalowanych na czarno krzyżyków. To jednak nie wszystko, co znajdowało się w obrębie posesji Słomków. W warsztacie stolarskim milicjanci natknęli się na drogowskaz z napisem „Do wzgórza Golan”. Na innej drewnianej tabliczce widniały słowa „Zapiekło tej ziemi”, a na jej odwrocie „Za ukrzyżowanie Syna Bożego, za śmiertelność narodu chrześcijańskiego, za ból, za krew, za cierpienia, za kataklizmy żywiołowe i wojenne, za piekło na tej ziemi”. Mieczysław Słomka w 3 niebieskich zeszytach prowadził też coś na kształt chaotycznego pamiętnika. Spisał urojone krzywdy, które mieli mu fundować sąsiedzi, spostrzeżenia na temat swojej telepatii oraz innych zjawisk paranormalnych. Pod datą 27 października 1982 roku, czyli po 5 miesiącach od opuszczenia szpitala, nie zabrakło też notatki o ukończeniu krzyża i urny na prochy szatana, który miał chodzić po świecie pod postacią Żyda. Z końcem stycznia 1983 roku Mieczysław zanotował, że w razie konieczności ekshumacji lepiej zakopać ciało diabła w trumnie. Nie wiadomo dlaczego wcielone zło ujrzał właśnie w Salwerowiczu. Zapytany o powód morderstwa powiedział, że staruszek przyniósł mu szczepionkę. Wpis z 19 maja nie pozostawia złudzeń, że Stanisław był dla niego szatanem. Zaczynał się od słów: „Diabeł śmierci zawisł na krzyżu”. Po zbadaniu zwłok zamordowanego, specjalista z Akademii Medycznej w Lublinie doszedł do wniosku, że Salwerowicz zginął od ciosu nożem lub bagnetem, który został mu zadany w okolice serca.
Słomka musiał go też dwukrotnie uderzyć w głowę jakimś tempokrawędzistym przedmiotem, co mogło spowodować utratę przytomności. Gdy bezbronny staruszek już leżał, morderca dźgnął go jeszcze w oczodoły. Zgodnie z tym, co wcześniej stwierdził miejscowy lekarz, mężczyzna nie żył, kiedy Mieczysław Słomka przybijał go do krzyża. Gdyby milicjanci w porę nie aresztowali stolarza, mieszkańcy Starej Słupi niewątpliwie dokonaliby samosądu. Szli już pod dom Mieczysława z kamieniami, widłami i drągami. Nienawistne groźby były też skierowane w stronę jego matki. Ludzie oskarżali rodzinę Słomków i lekarzy, że pozwolili Mieczysławowi żyć bez nadzoru. Mordercę poddano kilkumiesięcznej obserwacji psychiatrycznej w areszcie śledczym MSW w Warszawie. Dopiero wtedy stwierdzono u niego schizofrenię paranoidalną. W opinii biegłych mężczyzna działał w stanie pełnej niepoczytalności. 29 października 1983 roku prokuratura rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim umorzyła zatem postępowanie wobec oskarżonego. Wystąpiła też do sądu o umieszczenie go w zakładzie zamkniętym. W grudniu Mieczysław Słomka po raz trzeci znalazł się za murami szpitala w Morawicy. Tym razem już z niego nie wyszedł. Niedługo potem popełnił samobójstwo. Na usta ciśnie się pytanie, niemalże frazes, czy tej strasznej tragedii można było uniknąć? Lekarka Grażyna Jaworska, która zajmowała się Mieczysławem, twierdziła, że jednym z fatalnych czynników było środowisko rodzinne. Zarówno matka, jak i żona Słomki przez wiele lat nie sprzeciwiały się coraz bardziej niepokojącym zachowaniom mężczyzny. Chory miał przyjmować leki, ale choć był ubezwłasnowolniony, nikt nawet nie próbował reagować, gdy odmówił połykania tabletek. W opinii lekarki winna była też służba zdrowia. Niewydolny system nie mógł zapewnić odpowiedniego leczenia ani nadzoru pielęgniarek środowiskowych wszystkim potrzebującym pacjentom. Opiekę psychiatryczną na wsi określiła wręcz jako fikcję istniejącą tylko na papierze. Historia zabójstwa Stanisława Salwerowicza wyciąga na światło dzienne jeszcze inne ponure realia dawnej prowincji. Awanturnictwo i brak systemu, który zapewniałby pomoc ofiarom przemocy domowej.